Dobrze, więc jak i czym karmić młode lub niemłode agamy brodate? Gdy są to osobniki młode, należy głównie kontrolować ich posiłki, bo jest to bardzo ważne, szczególnie w pierwszych dniach zakupu agamy brodatej, ponieważ agamy mogą nie chcieć po prostu jeść, bo nie mają ochoty. Nie mają ochoty jeść i dlatego to jest pierwszy powód, dlaczego powinniśmy kontrolować, bo po prostu pewnego dnia agama nam padnie z głodu. Więc moim sposobem, który mi się sprawdził, jak miałam te malutkie jeszcze agamy, bo to są 3-miesięczne, te malutkie agamy, to pudełko, w którym do dzisiaj je kąpię. Takie pudełko z Ikei, zwykłe, jeszcze z pokrywką. I tak, w takim pudełku na początku je karmiłam. Wsypywałam im po 2-3 robaczki, jak zjadły, dosypywałam. Jak nie chciały, to odkładałam do terarium. Chciałabym podkreślić, gdy agama je, na przykład taka mała agama, jeśli właśnie to jest mała agama, warto nie wpatrywać się w nią i nie wydawać hałasów żadnych. Znaczy, fakt, można rozmawiać, tylko żeby nie hałasować, agama mała może się wystraszyć, może już nie chcieć jeść, bo będzie jej się to źle kojarzyło. Dlatego warto nie rozmawiać, znaczy rozmawiać, wydawać hałasów przy agamie brodatej, jeśli jest to młody osobnik. Już moje 3-miesięczne agamy brodate już jedzą same w terrarium. Wystarczy, że codziennie rano wsypuję im mączniki. Tak, mączniki. Pensato nabieram i ważne posypuję tym. Agamy bez witamin mogą dostać grzybicy lub innych chorób. Bardzo jest to ważne, tak jak zielenina w sumie, bo zielenina każdy lubi, znaczy zielenina taką, nie dosłownie, ale teraz chyba nie chcą jeść, ale zjadły troszeczkę. No, zielenina bardzo Zielenina właśnie ważna. tutaj, bardzo fajny mleczyk i duże do ususzenia, bo moje agamy lubią wszystko, co się rusza i jest ususzone. Lubią też takie, jakby to powiedzieć, świeże. Ale bardziej właśnie ususzone, tak jak tutaj się suszą przy oknie. Przy oknie się suszą tutaj koniczyna. A mogę Wam pokazać, tu już jest koniczyna ususzona. Tak wygląda koniczyna ususzona. I No chciałabym dodać, tak. że właśnie moje agamy, które mają już 3 miesiące, same jedzą. Wystarczy, że rano właśnie wsypię im mączniki lub drewnojady, a nawet świerszcze czasem im daję. Wsypię, czasem patrzę, jak jedzą, żeby właśnie jeszcze to kontrolować, i karmię ich jeszcze na papierze, bo wtedy widzę, czy jeszcze robią kubkę, czy jest wszystko dobrze z nimi. Tak, a resztę mam posypane korą. Tak, jak już w jednym moim odcinku powiedziałam, napisałam w sumie, że nie lubię piasku jako podłoża, bo podłoże powinno przypominać jak najbardziej podłoże środowiska naturalnego, więc podłoże mam taką korę i warto sprawdzać właśnie na początku, kłaść miskę na papier, a potem już można bez jakby miski na papierze, ale moje agamy mają jeszcze 3 miesiące, więc jeszcze mam ten papier.
I tak, pijasek na przykład jest no, nie tyle co groźny, ale dosyć niebezpieczny, bo pijasek prowadzi do zaczepowania szczurki, a szczurka może go zacząć jeść. Dlatego ja patrzę czasem, czy moje jaszczurki z pokarmem nie pochłaniają tego No, podłoża. Często w internecie pojawiają się pytania, czy mogę karmić agamę tym warzywem, czy mogę tym owocem karmić agamę. Można karmić agamę owocami i innymi warzywami. Owoce, które można podawać agamie, można. Jest to banan, jabłko, malina i truskawka. I z warzywek są to ogórek, marchewka, kukurydza, groszek i fasola. Jak mówiłam, chciałam powiedzieć, jak już Wam mówię, nie należy dawać ciągle zamiast posiłków owadowych, jakbym to ujęła. Zamiast podawania ich robaków, nie należy karmić ich tylko warzywami, roślinami i owocami. Owoce można dawać na 3 porcje, na 2 tygodnie można im dawać, ale w małych porcjach, bo niektóre owoce i warzywa źle mogą zadziałać na agamę. Tak jak niektóre pokarmy zielone, czyli koniczyna, mleczyk i tak dalej. Więc to by było na tyle, co bym miała powiedzieć o warzywach dla agamy brodatej. Co jeszcze? Należy jeszcze dostosowywać jedzenie do wielkości jakby agamy. Na przykład agama jest malutka, miesięczna lub kilku nawet dniowa. Jedzenie powinno być malutkie. Powinna być agama karmiona na przykład wylęgiem różnych robaków, na przykład karaczanów, mączników, lub nawet świerszczy, i powinna też, znaczy moim zdaniem powinna też od małego uczona być, uczona, tak, powinna być, jeść taką zieleninę lub owocki, ale to rzadko. No i to by było na tyle z mojej strony. Jeśli chcecie więcej takich poradników, to śmiało piszcie w komentarzu. O pytania też się nie bójcie, proszę pisać w komentarzu. Ja Wam dziękuję, zostawcie I łapkę. gasić. Koniecznie pamiętajcie, aby wejść na kanał Króliczej Mamy. Naprawdę wszystko o królikach tam znajdziecie. Zdrowie królika i w ogóle. Więc ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.